6 domowych sposobów na suche oczy. 1. Ruchy oczu. W niektórych przypadkach suchość oczu jest spowodowana napięciem twarzy, które znacząco wpływa na oczy. Brak mrugania powiekami i sztywność mięśni utrudniają naturalne nawadnianie, którego potrzebujemy, aby odpowiednio zadbać o nadmiernie suche oczy. Istnieją jednak ćwiczenia, dzięki którym suche oczy będą lepiej nawodnione. Poznaj niektóre z nich. Często mrugaj, zwłaszcza gdy spędzasz dużo czasu przed ekranem. Co jakiś czas zamknij mocno oczy na kilka sekund, a potem rozluźnij je. Do wykonywania kilka razy dziennie. Patrz we wszystkich kierunkach bez poruszania głową, góra i dół, z boku na bok i po przekątnej. Od czasu do czasu spójrz na czubek nosa przez kilka sekund. W ten sposób ćwiczymy niezwykłą muskulaturę gałki ocznej. 2. Automasaż twarzy. Innym sposobem na zwalczanie napięć na twarzy i w okolicach oczu jest automasaż. Dzięki niemu pobudzamy krążenie w mięśniach twarzy i zwiększamy nawodnienie oczu. Pomysły na automasaż: naciskaj kilka razy kości policzkowe palcami ułożonymi poziomo. Naciskaj punkt po punkcie wokół oczu, podążając ścieżką brwi i kości policzkowych. Poszczep brwi. Masuj skronie, zataczając kręgi. Głaszcz delikatnie zamknięte powieki, zataczając koła wokół oczu. 3. Khe, czyli klarowane masło. W medycynie ajurwedyjskiej w Indiach zaleca się stosowanie khe lub klarowanego masła, aby nawodnić i odżywić oczy lub dawolną część ciała. Chociaż wydaje się dziwne nakładanie masła jako kropli do oczu, jednak prawdą jest, że działa tak samo jak olejek. Powinniśmy nakładać krople khe do każdego oka rano, kiedy wstajemy, i powtarzać to samo po południu. Przez kilka sekund będziemy widzieli niewyraźnie. Jednak od razu zauważymy, że suche oczy są lepiej nawilżone i nasze spojrzenie się rozjaśnia. 4. Nasiona lnu. Nasiona lnu stosuje się wewnętrznie. Znane również jako siemię lniane, są bardzo skutecznym pokarmem poprawiającym produkcję naturalnych łez. Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 odpowiada za odżywianie oka od wewnątrz. Aby skorzystać z tych zalet, musimy codziennie spożywać nasiona lnu. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Mielone, należy je zawsze spożywać natychmiast, ponieważ bardzo łatwo się utleniają ze względu na wysoką zawartość tłuszczu w postaci oleju wyciskanego na zimno. Dozujemy 1 łyżkę stołową, 15 ml, dziennie lub przyjmujemy w postaci kapsułek, dawka zalecana przez producenta. Z drugiej strony, całe nasiona lnu, parzone lub namaczane, są doskonałym naturalnym lekarstwem zalecanym na poprawę pracy jelit. Jeśli jednak naszym celem jest dostarczenie organizmowi zawartych w nich składników odżywczych, musimy je spożywać na jeden z wyżej wymienionych sposobów. 5. Świetlik. Świetlik jest rośliną par excellence dla oczu, dzięki bogactwu witamin, minerałów i innych składników odżywczych, które korzystnie wpływają na suche oczy. Roślina ta zwalcza zapalenie spojówek, łagodzi swędzenie, podrażnienie i zaczerwienienie oczu, zmniejsza stany zapalne i obrzęki, równoważy uzawienie i zapobiega wysuszeniu oczu. Najlepiej stosować świetlik go w postaci kropli lub żelu do oczu. Leczy jęczmień i zapalenie powiek. Może to być produkt oparty na aktywnych składnikach rośliny lub homeopatii. Jeśli jednak zdecydujemy się na zastosowanie okładów na oczy używając naparu z świetlika,
musimy uważać, aby wszystko bardzo dobrze wysterylizować. 6. Woda morska. Czy to nieprawda, że łzy są słone? Możemy zrobić rodzaj domowych kropli do oczu używając wody morskiej. Jeśli rozrzedzimy ją we właściwy sposób, woda morska ma właściwości antyseptyczne i przeciwobrzękowe, które dobrze wpływają na delikatną strukturę oczu. Niezależnie od ilości kropli do oczu, które chcemy przygotować, proporcje powinny zawsze być takie same, 1/3 wody morskiej. Zalecamy zakup wody morskiej w supermarkecie, u dietetyka lub zielarza, aby upewnić się, że pochodzi z filtra. 2/1/2 naturalnej wody. Wszelkie materiały lub pojemniki, których używamy, powinniśmy sterylizować, aby uniknąć problemów ze wzrokiem.